Ja sobie myślę tak, że gdy widzę w Polsce dzisiaj takie wyspy, ludzkie wyspy, które wykrzykują, pokrzykują, a porozumieć się nie mogą, to mnie bardziej interesuje nie to, co się dzieje między nimi, nie te krzyki, tylko te bóle, które oni w środku muszą tłumić. Przecież to są bóle. Ja myślę, że to są bóle. Bóle ludzkie. Nawet ból członków Solidarności, którzy patrzą, jak ci, z którymi walczyli, których demaskowali, są u władzy. Nawet ból tych skądinąd, bo byli tacy, uczciwych komunistów, którzy widzą, że ich najpiękniejsze marzenia młodości stały się ogromną iluzją. I te bóle ci ludzie noszą. A jak noszą, no to gdzieś się musi ten odwet ujawnić i uleczyć z tego. Ja nie widzę innej możliwości, jak łaska przebaczenia. I to słowo łaska jest tutaj niesłychanie trafne. Somme jest na niezwykłym miejscu przy kaplicy na Rusnakowej pod Turbaczem. Tu, gdzie nastał stan wojenny i jegomość, no co może zrobić? Nie pójdzie przecież z karabinem, ba namyślał, co by mówić pociorki. I za nim poszli ludzie, posły tłumy. Była hań Kiesi na dole przed wiekami, bitwa z Tatarami. Była, ale już jej nie ma, a Tatry są. Chodzili tamtędej zaborcy, austriacki, węgierski, był okupant niemiecki. Aż dziś są. Kręci się tam pomiędzy chałupami trochę taki okulawiony biedok, ten nasz polski socjalizm. Niech se tak krąży, a Tatry, a niebo, a chwała bosko była, jest i będzie. I z ludzkim duchem moi ostomilsi to samo. I każdy z nas, oni ostomilsi, może w życiu ponieść klęskę. Każdy mu przecie grozi, że się stanie przyziemny, że go życie domierzi i se pomyśli, że je przegrany. Ale tak nie jest. Przegrany nie będzie. Bo jak się w kupę zbierę, to z popiołu duch niego żywy wyjdzie. Mottem do dziś dnia mszy turbaczańskich jest przyśpiewka. Hej, za to nie, piórecko na wodzie. Hej, ale nie zaginie, nutało ślebodzie. On uczulał nas na tą wolność, na tą ślebodę. Wskazywał wyraźnie, mówił wręcz. Pójdziecie w dolinę, pójdziecie do tych swoich spraw przyziemnych. Zabierzcie stąd tą odrobinę ślebody. Zabierzcie odwagę, zabierzcie stąd tą wspólnotę, którą tu się tworzy.